Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I przed nami odcinek numer 13, w którym to rozmawiam o digital learning w firmie Hewlett-Packard Enterprise. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami, w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie. Jak zapowiadałam dokładnie w poprzednim podcaście, nadal będziemy kontynuować temat rzeka, temat digital learning. W poprzednim podcaście, podcaście numer 12, wspólnie z moim gościem Kasią Boruta-Kos, która pełni rolę Learning Success Partner w firmie Hewlett-Packard Enterprise, podjęłyśmy się niełatwego tematu, a mianowicie digital learning. Niełatwego z wielu powodów, dlatego że jest to obszerny temat, a trzeba go zmieścić w podcaście, dlatego że to jest tak ciekawy temat, a trzeba zatrzymać się, żeby nie tylko o tym rozmawiać, ale też szanować czas naszych słuchaczy. I dlatego też, że jest to dla wielu trenerów, to o czym opowiada też Kasia, pewnego rodzaju wyzwanie. Bo wielu z nas, kiedy zajmuje się profesjonalnie rozwojem innym, decyduje się na rolę na przykład trenera czy coacha, to naszym głównym motywatorem jest to, że my uwielbiamy kontakt z drugim człowiekiem, uwielbiamy go rozwijać. Natomiast w założeniu digital learning wykorzystuje się wiele narzędzi online'owych, które to odcinają w pewien sposób nasz kontakt z drugim człowiekiem. I w pierwszej części, czyli w poprzednim podcaście, podcaście numer 12, wprowadzaliśmy Cię ogólnie, czym jest digital learning, wprowadzaliśmy Cię w tematykę digital learning. Jeżeli nie udało Ci się posłuchać tamtego podcastu, to zdecydowanie Cię zapraszam, zanim przejdziesz tutaj do tego podcastu. W tym podcaście kontynuujemy wspólnie z Kasią, z moim gościem ten temat, ale podajemy już więcej przykładów też z organizacji, w której Kasia pracuje, z HPE, odnośnie tego, jak wykorzystuje się digital learning w HPE. Mówimy o ścieżkach rozwojowych, o przykładach, jak to Kasia nazwała, takich kanałów podobnych do YouTube'a, które tworzy się pod potrzeby konkretnych biznesów. Co więcej, opowiadamy o tym, że w założeniach digital learning wiele osób jest nauczycielem, nie tylko L&D. I tutaj opowiadamy o przykładzie takiego rozwiązania w jednym z działów prawnych. Ale co więcej, ja też podpytuję Kasię o to, czy mogłaby się podzielić przykładem konkretnego szkolenia, które wydaje się może być tylko i wyłącznie realizowane w formie stacjonarnej, a jest przełożone do formy online. I tutaj rozmawiamy o przykładzie szkolenia dotyczącego umiejętności prezentacyjnych. Myślę, że wiesz, że najlepsze szkolenie z prezentacji to takie, kiedy stoisz, prezentujesz, jesteś nagrywany i dostajesz informację zwrotną. Jak to zrobić w formie online? No właśnie okazuje się, że jak najbardziej można. Ale też rozmawiamy, czy wszystko można w ten sposób prowadzić. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam do posłuchania kolejnego podcastu. Kasia, powiedz mi, bo chciałabym tutaj jeszcze też tak spojrzeć z perspektywy wdrażania tego w biznesie, czyli gdzie Wy jesteście na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o cały ten digital learning w HPE? Jesteśmy w takim miejscu, że na pewno dużo przed nami, bardzo dużo za nami. Też tak jak rozmawiam z firmami, czy gdzieś się spotykaliśmy przy okazji jakichś konferencji, to wiem, że jesteśmy daleko, chociażby dlatego, że tą platformę LXP mamy, tak? Czyli Learning Experience Platform, czyli jakby jest dla nas priorytet, żeby
to uczenie się udostępnić, wiecie, 24 godziny na dobę, wtedy, kiedy ono jest potrzebne, w jakiś taki bardziej przyjazny sposób, taki, który się kojarzy pracownikom z innymi stronami, które odwiedzają, na przykład Netflix, tak? Czyli jest to im jakby przyjazne, znane środowisko, a nie jakiś taki po prostu dinozaur website'owy. Także tu już jesteśmy. Jesteśmy na takim etapie też, że rzeczywiście nie tylko my jako L&D tym rozwojem zarządzamy, że są organizacje, są zespoły, które dla swoich zespołów tworzą właśnie ścieżki rozwoju, tworzą dedykowane kanały i to oni tylko decydują, co tam jest dokładane, jak oni to projektują. My możemy doradzić, ale my się w to nie mieszamy, mówiąc kolokwialnie. Także jakby to działa i też jakby ten... Jakby świadomość tej platformy jest dosyć duża, tak? Mamy comiesięczny newsletter, który wysyłamy dla osób aktywnie korzystających z tej platformy, także mamy jakąś tam formę regularnej komunikacji. Natomiast to, co jeszcze przed nami, to na pewno wciąż budowanie takiego właśnie mindsetu związanego z tym autonomicznym uczeniem się, z tym, że to ja odpowiadam za swój rozwój, w związku z tym korzystam z dostępnych narzędzi. To też oczywiście musi być poprzedzone tym, żeby te narzędzia były jakościowo odpowiednie, tak, dla grupy pracowników, żebyśmy mieli odpowiednie zasoby dostępne na tej naszej platformie, ale jakby ta praca nad nawykiem korzystania z digital learningu jest bardzo ważna, bo tego nam nikt nie wrzuci w kalendarz, nikt nam nie zablokuje 2 dni na uczenie się. Kasia, gdybym się chciała zapytać, jakby ten jak to też kończymy, że czasem mówię, wasz punkt docelowy, czyli jaki mindset, czy jakie podejście chcielibyście mieć, żeby waszym zdaniem w najlepszy sposób umożliwiało to ludziom wykorzystanie jakby tej platformy i żebyście wy mieli takie poczucie, że naprawdę ludzie korzystają z tego tak, jak można z tego korzystać. Jak byście sobie wyobrażali ten stan docelowy? Myślę, że on jest tutaj... Ma takie 2 albo nawet 3 obszary. Właśnie z jednej strony jest ten element taki personalny, czyli od strony pracownika, tak? Jestem odpowiedzialna za swój rozwój, jestem świadoma tego, że trzeba się uczyć, że jakby w moim interesie jest uczyć się jakby ciągle. W związku z tym aktywnie korzystam z dostępnych narzędzi. Plusem korzystania z takiej platformy versus na przykład iść i wygooglować jest to, że po prostu łatwiej znaleźć rzeczy od razu jakby wartościowe, tak? Takie właśnie trusted content. Także jakby z jednej strony takie nastawienie prawników i tutaj chciałabym, żeby to była jakby rzecz powszechna, wiecie, typu, nie wiem, ponad połowa pracowników naszej firmy regularnie korzysta z tej platformy. To byłby taki cel. Natomiast nie mam się co łudzić, jakby to już odeszło od takiego złudzenia po tych 2,5 roku, jak jestem związana z tą platformą, to się jakby samo nie wydarzy i to, co musi być zrobione, żeby to wesprzeć, to dobre umocowanie tego digital learningu, czyli sprawienie, żeby on był po prostu jakby stałym elementem oferty nie tylko learningowej, ale też tego, co my jako HR komunikujemy naszym pracownikom. Tak jak wspominałam wcześniej, bardzo mocne powiązanie rozwoju i celów rozwojowych z celami biznesowymi, które mamy krótkoterminowymi i długoterminowymi, czyli takim bardziej rozwojem zawodowym, planowaniem dalszej kariery. Jakby do tych celów musi być nam jakby podpowiedziane adekwatne treści learningowe, właśnie też uwzględniające ten digital learning. I jeśli podejdziemy do pracownika z takim z jednej strony systemowym podejściem, o którym przed chwilą mówiłam, i z budowaniem świadomości wśród pracowników, dlaczego uczenie jest ważne, to myślę, że wtedy jakby to uczenie się stanie, jakby ma szansę stać się naturalnym nawykiem. I to jest dla mnie to byłby tak wymarzony stan docelowy, żeby to po prostu był nawyk i coś, co my robimy. Ja osobiście jestem taka niepoprawna, bo ja nie cierpię takich metryk i tam mówić, że 50% raz w miesiącu odwiedza naszą platformę. Marzy mi się świat bez konieczności podawania takich metryk, tylko po prostu ludzie, którzy chcą i korzystają, natomiast w innym świecie żyję, więc wiem, że tej metryki oczywiście do tego trzeba dopasować. Ale na pewno właśnie jest to wykorzystanie i systemowe, i też budowanie świadomości po to, żeby to wykorzystanie takie oddolne również było aktywne. Ale to jest to, co fajnie powiedziałeś, że tak naprawdę ludzie chodzą i googlują, bo jakby tutaj na tej prezentacji widzę też mniej więcej
przykład tej waszej platformy, mamy tutaj zrzut z ekranu. I teraz chodzi o to, że ludzie szukają wiedzy i googlują, tak? Natomiast tak jak fajnie powiedziałaś, ty byś chciała, żeby ludzie jakby googlowali u was, nie? Bo ja tak jak mówię, to jest jak to nazwać, trusted content, czyli to wiadomo, że tutaj mamy wiedzę, która jest sprawdzona, jakby jeżeli masz się tego uczyć, to ucz się stąd, a nie z przypadkowej różnej wiedzy, która jest w Google'ach. Tak, Dobrze. ale też widzimy, że skoro to się nie dzieje, to znaczy, że to też jest tylko i wyłącznie nasze zadanie, żeby na przykład, jeśli szukają w Google, to bądźmy, niech treści z naszej platformy będą pierwszymi wynikami wyszukiwania w Google. Takie też to narzędzia, tak? Albo na przykład, jeśli korzystamy z narzędzi Microsoftu, jak akurat w przypadku naszej firmy, to miejmy tam tak jakby aplikację już zintegrowaną, aplikację pochodzącą jakby z naszej platformy, że jeśli coś nad czymś pracuje, nad jakąś prezentacją, na przykład i znowu mam to hasło inteligencja emocjonalna, to ja już jakby będąc w PowerPoincie mogę sobie kliknąć na aplikację w PowerPoincie, która mi wyszuka treści już tylko z mojej platformy, tak? Także jakby to znowu wymaga takich user experience'owych czy user interface'owych rozwiązań sprawiających, że tam, gdzie ja jestem jako pracownik, tam jest uczenie się, że ja nie muszę iść w inne miejsce szukać, tylko to uczenie aktywnie przychodzi do mnie. I to my musimy jakby tak to celowo zaprojektować. To jest duże wyzwanie, no bo mówię, z założenia nie jesteśmy akurat w tym ekspertami. Jeszcze. Ja powiem tak, jak słucham, w ogóle wiesz, jak my rozmawiamy tam wszystkim, to ja po prostu widzę, jak fantastyczna, z jednej strony daleka, no bo to jakby, nie chodzi mi o to, że to jest odległe, pewne coś nam się nawet wydaje, że za rok, za dwa pewnie będzie dużo szybciej, biorąc pod uwagę to całe tempo, ale jak to jest fascynujące, jak non-stop jest jeszcze tyle ciekawych rzeczy do rozwoju, nie, do rozbudowania. Tak. Tak. Kasia, ja teraz chciałabym, żebyśmy zeszły trochę do takiego basicu, czyli jakby trochę do takich rzeczy podstawowych, trochę ugruntowania tego wszystkiego, co tutaj opowiadałyśmy. I ja chciałabym dopytać o pewne przykłady. A mianowicie chciałabym jakby, żebyśmy sobie trochę tak wyobraziły, że jest ktoś, kto być może nie ma aż tak rozbudowanej platformy, jak wy macie, natomiast mógłby dużo bardziej, w sposób bardziej taki digital podchodzić jakby do całego rozwoju ludzi. I ja mam takie kilka pytań, gdzie chciałabym właśnie, żebyśmy sobie to zaczęły ugruntowywać, a nawet pokazywały przykłady. Za moment też nawet poproszę Cię, żebyśmy sobie przerobiły pewien przykład szkolenia, które właśnie dotychczas było prowadzone stacjonarnie, a pandemia wymusiła nawet na to, żeby na nas to, żeby dużo więcej było tych rzeczy w świecie właśnie online formy, takiego digital, to też sobie taki przykład podamy. Ale najpierw chciałabym jeszcze wrócić do czegoś takiego. A mianowicie powiedziałaś, że część waszych biznesów, czy być może jakichś zespołów, sama tworzy swoje ścieżki rozwojowe, tak? Czyli tak jakby jest właścicielem tego wszystkiego, co tam się znajdzie w tej ścieżce rozwojowej. Czy mogłabyś podać przykład czegoś takiego, tak żebyśmy sobie to trochę ugruntowali i właśnie zobaczyli, co to znaczy, że możesz stworzyć sobie ścieżkę rozwojową, czy to jakbyś jakiś dział może sobie stworzyć, jak to wygląda? Jasne, jasne. Do tego na naszej platformie Accelerating You służy jakby taka struktura, którą jest kanał. Tak, możemy sobie to porównać, mówię, z kanałem telewizyjnym, z kanałem na YouTubie. Myślę, że kanał na YouTubie to jest jakby fajne porównanie, tak? Gdzie mamy na przykład kanał, ja śledzę kanał osoby, która publikuje różne filmiki dotyczące jogi, tak? I jakby, czyli wiadomo, że cały kanał jest dedykowany praktykom jogi, natomiast są różne kategorie tych filmików tam dostępne, tak? Jeśli chcę mieć jogę na przykład rozciągającą, to wybieram z tych filmików, jeśli chcę mieć jogę dynamiczną, wybieram z tego zestawu filmików i tak dalej. I właśnie na naszym Acceleratingu też możemy takie kanały tworzyć. I tutaj ciekawym przykładem jest organizacja, nasz dział prawny, korporacyjny, który jest jedną z tak zwanych global functions, tak? Czyli nie ma też, nie jest jakąś taką bardzo, wiecie, dużą organizacją, która by miała dedykowaną organizację taką learningową do siebie, tak? Czyli oni jakby są pozostawieni sami sobie, tak? Mogą korzystać oczywiście z rozwiązań korporacyjnych, natomiast takie rzeczy dedykowane dla nich bardzo często też wymyślają sami. I oni mają takie wyzwanie, że w ramach tej organizacji prawnej są różne działy. Naprawdę różne i niektóre bardzo, w ogóle bardzo ciekawe, związane na przykład z, nie wiem, z ochroną osób i mienia. W każdym razie są różne obszary w ramach jednej organizacji. Czyli
różne zestawy umiejętności, tak, różne zestawy ekspertyz. Charakterystyką tego działu jest to, że na ogół przedstawiciele tego działu muszą pracować jakby w każdej lokalizacji. Tak? To nie jest takie oczywiste, jak sobie o tym pomyślicie, bo przecież w korporacjach bardzo dąży się też do takiego jakby grupowania stanowisk, tworzenia hubów. Natomiast w tym dziale to jakby takiej możliwości nie ma, bo też właśnie jest konieczność tego, żeby te osoby były zlokalizowane tam, gdzie są nasze biura, co oznacza, że w tych biurach tych osób jest mało. Tak? Że na przykład to są, nie wiem, 2-3 osoby. Wyzwanie jest takie, że po pierwsze, bardzo trudno stworzyć jakiekolwiek jakby takie ścieżki rozwoju w ramach danej lokalizacji, bo tych osób w dziale prawnym, szeroko rozumianym jest za mało. Poza tym często też jest tak, że będąc na miejscu, mam jakąś swoją ekspertę, dla której zostałam zatrudniona, ale też ponieważ jakby reprezentuję szerszą organizację, to jestem czasem proszona o wykonywanie zadań jakby spoza mojej ekspertyzy. Tak, ale jakby wynikających z organizacji, dla której pracuję. Co oznacza, że ja się muszę umieć ich nauczyć, bo one nie są dla mnie jakby takie podstawowe. I dlatego tutaj jakby ta organizacja miała dwie potrzeby. Jak sprawić, żeby ta wiedza była łatwo dostępna, że jeśli ja potrzebuję w tym momencie zrobić coś, co jakby spoza mojego zakresu obowiązków typowego, wyuczonego, to mogę się szybko dowiedzieć, jak to zrobić. A dwa, jak też się dowiedzieć, jak wyglądają inne, jakby w takim, to szerzej, jak wyglądają te inne jakby stanowiska w tym dziale, gdybym chciała się do nich przygotować. Też wiedząc, że na przykład na miejscu nie ma nikogo, kto by mógł mnie jakby wdrożyć, kto mógłby być takim moim mentorem, od kogo bym się mogła tego nauczyć. I to, co ta organizacja zrobiła, to właśnie stworzyła taki kanał, taką swoją akademię i pogrupowała go najpierw, potworzyła jakby takie kategorie oparte o różne jakby podzespoły tej organizacji i w tych podzespołach, czyli jakby dla każdej takiej właśnie mniejszej organizacji pokazała, jakie tam są role i dla tych poszczególnych ról, czy jakby grup ról, potworzyła ścieżki. Ścieżka oznacza, że mamy jakby taką sekwencję treści learningowych ładnie poukładanych i one i te ścieżki dla każdej z różnorodnych ról są zbudowane tak samo, czyli mają jakby pokazane, jakie są takie jakby wymagania wejściowe, jakie są takie szkolenia jakby basicowe na początek, jakie są kluczowe umiejętności, jakie są jakby kroki rozwojowe, które jakby należy podjąć, żeby jakby osiągnąć wyższy poziom zaawansowania znowu w danej roli. Tak? Także taki przykład, mówię, bardzo, bardzo oddolny. Ja to konsultowałam jako L&D, ale to jakby to nie ja to budowałam i jakby nie ja za to byłam odpowiedzialna. Ale właśnie bardzo, bardzo taki praktyczny przykład, jak można tą wiedzę łatwo udostępnić innym. I oczywiście to było zrobione, zbudowane na naszej platformie Accelerating You. Natomiast jeśli korzystacie z SharePointów, to też jakby SharePoint też można do tego wykorzystać, jeśli jest odpowiednio udostępniony. Nie? Chodzi tylko o to, żeby się jakby przestawić na to, że to już wystarczy, że to już jest jakby to udostępnienie tej wiedzy cyfrowo, to już jest jakby pierwszy krok po to, żeby tą wiedzę rzeczywiście skutecznie dostarczyć. Fenomenalny przykład, jakby taki, tak jak powiedziałaś, takiej inicjatywy oddolnej, czyli takiego powstania programu rozwojowego, czy takiego no, szkoleniowego, który tak naprawdę, którego potrzebował biznes, nie? I że jeszcze, tak jak mówisz, jakby twórcami całego tego kontentu, całej zawartości był biznes, nie? Także bardzo ciekawe. A powiedz mi, czy w tamtej ścieżce tam powstawały różne formy, czyli były i jakieś wideo, i jakiś tekst, jak tam było jakby z tej perspektywy? Tak. Tak, z tego co kojarzę, to były różnorodne treści, to albo były na przykład polecane szkolenia, nasze HPE, jeśli to były jakieś takie umiejętności tak zwane miękkie, to mogły być polecane szkolenia właśnie nasze wewnętrzne, to były jakieś nagrania z jakichś takich sesji czy spotkań wewnętrznych, tak jakby takich rozwojowych, to były artykuły czy właśnie takie treści pisane. Wszystko na tamtym kanale, jakby to był taki, jakby wszystkie formy były cyfrowe, tak? To był taki, to jest taki przykład jakby wykorzystania tylko i wyłącznie samej platformy Accelerating You i tych zasobów cyfrowych. Czymś innym jest właśnie na przykład już próba jakby miksowania jednego z drugim, czyli tych szkoleń takich bardziej tradycyjnych, czyli prowadzonych przez trenera właśnie z wykorzystaniem treści cyfrowych.
Taki przykład też mam, w razie czego. Dokładnie, bo zaraz do tego przejdziemy, ale gdyby chciałabym tam dodać, bo to, co jakby tak fajnie obrazowo pokazuje, że to jest właśnie taki kanał i ta sekwencja, to jest tak naprawdę trochę odpowiedź na to, o czym mówiłyśmy wcześniej, że z tego nadmiaru informacji właśnie poprzez to ułożenie w taką ścieżkę, to tak jakby trochę jest to prowadzenie tego człowieka za rękę, nie? Także to jest Tak, pokazanie, że właśnie tak. tak naprawdę w tym przypadku to trochę jakby pokazujemy, słuchaj, możesz przeczytać to, potem oglądnąć to i tak jakby to, czego tak naprawdę ten człowiek też Tak, to jest bardzo ważne, takie właśnie taka zasada, żeby ta wiedza, to jest takie ciągle takie balansowanie między tym, żeby wiedza była dobrze ustrukturyzowana i jakoś tak miała takie czytelne kroki. Kroki powodują pewną strukturę, natomiast to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, którą chcemy mieć na względzie, to to, żeby ona była jak najbardziej na wierzchu, w sensie, żeby było jakby jak najmniej kliknięć, żeby do tej wiedzy dotrzeć. No i to jest ta sztuka tutaj, którą próbujemy jakoś ogarnąć po mistrzowsku. Słuchaj, Kasia, a zanim przejdziemy jeszcze do tego przykładu, gdzie jakby pokażemy, w jaki sposób jakby to stacjonarne szkolenie można przenieść na takie właśnie formy digital, to mam jeszcze takie pytanie. Mówicie, że w waszej platformie jest też coś takie grupy i nawet podałaś, że ileś tam jest tysięcy tych grup zawiązanych. Co to jest jakby, jaką to pełni funkcję rozwojową w waszym systemie czy waszym podejściu? Tak, to jest coś, co mamy i rzeczywiście tych grup ileś mamy stworzonych, natomiast to też na przykład jest coś, co bardzo bym chciała, żeby działało lepiej. Nie? To taki jest aspekt, który na ten moment mam wrażenie, nie wykorzystują tego dość dobrze. Zaraz też powiem czemu. W takich platformach cyfrowych bardzo atrakcyjną opcją jest możliwość właśnie tworzenia grup po to, żeby ten learning był taki bardziej społeczny. Jak byście poszukali sobie jakichś badań dotyczących skuteczności tego uczenia się cyfrowego, to się okazuje, co może nie jest do końca niespodzianką, że jakby skuteczność uczenia nie zależy od tego, ile ja treści kliknę, albo nawet od tego, że ja po prostu jakiś kurs online jakby obejrzy od początku do końca. Badania pokazują, że największa skuteczność jest wtedy, kiedy my mamy możliwość jakby wejść w interakcję albo z prowadzącym, albo z sobą nawzajem, tą wiedzą się podzielić, o niej poopowiadać. I ta funkcjonalność grup, które mamy na naszej platformie, trochę temu służy, ale jeszcze jest nie dość idealna, żeby to w pełni realizować. To, co my możemy robić na ten moment, to tworzymy takie grupy, w ramach których dzielimy się konkretnymi właśnie treściami learningowymi. Na przykład prowadzę jakąś inicjatywę, tak, mam w niej kilka osób i jest to inicjatywa taka związana też jakby z pozyskiwaniem nowych umiejętności, czy jakby tak rozwijaniem tych umiejętności, to zakładam grupę i tam jakby sugeruję pewną zawartość dla tej grupy, ale też oni mogą też jak pozostałymi się takimi zawartościami dzielić. Także jakby to działa bardzo fajnie, to jest bardzo fajne rozwiązanie dla zespołów mniejszych czy większych organizacji po to, żeby była platforma dla takiego dzielenia się wiedzą, która jest jakby bardzo ważne w zespołach i bardzo jakby bardzo mocno sprzyja budowaniu takiej kultury uczenia się w zespołach. Także te grupy to jest jakby coś, co może być do tego wykorzystane. Natomiast to, czego w moim odczuciu tam brakuje, żeby miało to wykorzystanie tutaj szersze jakby poza zespołem, bo jeśli to robimy dla danego zespołu, w którym jesteśmy, to fajnie, bo na przykład możemy jako menedżer tego zespołu sobie ustalić, że raz w miesiącu, nie wiem, ostatnie spotkanie w miesiącu robimy taki knowledge sharing, tak? Gdzie ktoś na przykład dzieli się tym, czego się, co ciekawego przeczytał albo obejrzał w minionym miesiącu. Tak, robi mikroprezentację i dzięki temu dzieli się wiedzą z innymi, mamy dyskusję i gdzieś tam ta inspiracja idzie dalej. Natomiast jeśli nie mamy komfortu, że mamy właśnie taki też ten zespół jakby realny, to, żeby grupy były skuteczne, moim zdaniem powinny mieć funkcję czatu, funkcję jakby komentowania takiego bardziej dynamicznego tych treści albo zadawania pytań. Tego nam na ten moment brakuje, bo sobie wyobrażam taką sytuację, że na przykład jeśli byśmy kiedyś poszli w kierunku, który teraz bardzo mocno rozważamy, takiego w ogóle blended learning i żeby zamiast naszych tradycyjnych szkoleń prowadzonych przez instruktora tworzyć bardziej takie doświadczenia szkoleniowe, na przykład jeden miesiąc, tak, gdzie mamy
kombinację i treści podawanych cyfrowo, i treści przekazywanych przez instruktora podczas takich spotkań na żywo, nawet jeśli wirtualnie, to wtedy powinniśmy to wesprzeć taką też funkcjonalnością grupy na platformie, gdzie jest możliwość wymiany wiedzy z instruktorem. Są takie platformy, są rozwiązania, które takie możliwości dają. Jedną z takich platform jest NovoEd, może tutaj ktoś ze słuchaczy też to testował czy próbował, gdzie właśnie tworzy się też taką ta interakcja między uczestnikami. Natomiast akurat też to narzędzie jakby nie ma innych funkcjonalności, które my mamy na Accelerating, no więc to jest niestety ciągle taki dylemat, że tak. Nie ma tej jednej idealnej platformy, tylko trzeba za wszystko płacić tak. Osobno, ale też trzeba wiedzieć, czego się chce i to też się uczymy jakby robiąc coś, to jakby nie ma cudów i myślę, że to też trzeba zmienić dla siebie taki duży, jakąś taką tolerancję na to, że my się też tego digital learningu uczymy. To po prostu jest nowa działka tak w ogóle, nie? Tak. Natomiast ja myślę, że właśnie co jest bardzo ciekawe, że ten digital learning jest pewną formą, ale wiele rzeczy, które się wydarzy jakby w rzeczywistym szkoleniu, jakby ma też podobne wyzwania w digital learning. Bo tak jak opowiadałaś o tych grupach, to jakby absolutnie jakby głównym tym założeniem, tak jak mówisz, jest ta możliwość interakcji, wymiany, porozmawiania. I teraz od razu mi się przypomina taki przykład. Ja w naszych programach menedżerskich robię coś takiego, co się nazywa action learning sets, czyli jakby jest pewien program menedżerski, pewne rzeczy są przerabiane, ale potem chodzi o to, żeby to ugruntować, przetestować i wtedy jakby grupa szkoleniowa jest dzielona na takie 3-4 osobowe zespoły, że między modułami szkoleniowymi my prowadzimy to w formie online albo w formie telefonicznej, no nigdy się nie zjeżdżamy na to. 1,5-godzinną sesję, gdzie jakby każdy przychodzi z pewnym wyzwaniem w kontekście tematu, który przerabialiśmy. Ja to obserwuję z taką ciekawością, takie dwie rzeczy, które pewnie później, tak jak mówisz, też mają to odzwierciedlenie w digital podejściu, że po pierwsze, jeżeli nie ma kogoś, kto tym steruje, czy tak jakby zarządza trochę, żeby ta sesja się wydarzyła, że trochę facylituje tą dyskusję, to bo mam podejście jakby, gdzie u jednego klienta to ja prowadziłam fizycznie tę sesję, ja zwoływałam tę grupę, ja je prowadziłam i to nam działało bardzo dobrze, gdzieś jakby wyciągało ludzi z biznesu, faktycznie fokusowało na tym, co trzeba było. W drugim przykładzie to zostało pozostawione kompletnie w rękach grupy, tak? Dostali pewne wytyczne, jak to należy robić i to wciągnięcie w codzienność biznesową i tak dalej powodowało, że jak się spotykaliśmy na kolejnym module szkoleniowym, że te 3 action learningi się nie odbyły, nie? Czyli jakby to ciągle pokazuje, że my możemy mieć najlepsze narzędzia rozwojowe, najlepsze pomysły, ale jeżeli to podejście ludzi się nie zmieni, nie, to tak naprawdę tak. Z tego nie skorzystałem. Kasia, ponieważ jakby wiem, że jakby też ograniczona jest Twoja dostępność czasowa, a bardzo bym chciała, żebyśmy właśnie też w tej drugiej części podcastu tutaj, którą realizujemy, pokazali konkretny przykład i tak jak mówię, że pandemia ma swoje bardzo negatywne skutki, nie oszukujmy się, to z perspektywy tak naprawdę tego, o czym my rozmawiamy, ona ma pozytywne skutki, dlatego że ona trochę wymusza i od nas jako trenerów, ale też od ludzi przejścia dużo mocniej ten rynek online. I powiedz mi, czy z Waszej perspektywy, jak wychodzi ta transformacja? Faktycznie przenosicie więcej rzeczy do takiej formy właśnie online'owej? Jak to w ogóle wygląda? Nie ma innej opcji u nas, nie ma innej opcji, jakby wszystko, jeśli chcemy, żeby cokolwiek się działo, musi to być online. Nie oznacza to od razu jakby robienia tylko takiego uczenia się cyfrowego, jakby, czyli wrzucania wszystkiego na naszą platformę Accelerating You. Wymaga to chociażby tak po prostu takiej zmiany, że zamiast prowadzenia face to face prowadzimy nasze szkolenia wirtualnie. Wiem, że jest to duży stres dla wielu osób, bo mówię, my jako trenerzy uwielbiamy interakcję ze uczestnikami szkoleń. To jest coś, co nas bardzo motywuje do pracy i myślę, że dopóki nie mamy doświadczenia prowadzenia szkoleń wirtualnie, dobrego doświadczenia w tym, to widzimy tą formę wirtualnych szkoleń jako coś gorszego. Ja tutaj mogę się podzielić jakby dwoma przykładami. Najpierw na szybko powiem z naszego tutaj podwórka wrocławskiego, jak udało się jakby szybko wdrożyć w to prowadzenie wirtualne. Natomiast potem też opowiem, jak przenieśliśmy, jakby jak realizujemy jeden z naszych szkoleń właśnie HPO-owych w formie i face-to-face i wirtualnie, żeby pokazać, że to nie są aż takie wielkie różnice, to nie są rzeczy nie do zrobienia, jak się może czasem wydawać. Super, także przykłady nam się bardzo podobają. Tak, także opowiem najpierw o Wrocławiu, też żeby docenić tej lokalnej inicjatywy, która się
toczą po prostu w tempie i jakości naprawdę nieziemskiej. W naszym centrum we Wrocławiu jest bardzo duży taki oddolny, bardzo duża oddolna chęć do prowadzenia inicjatyw rozwojowych. To się dzieje, to ma swoją strukturę i wiadomo było, że to od zawsze było face to face, no bo skoro tu już jesteśmy, skoro jest nas wystarczająco dużo, no to wiadomo, że robimy face to face. I pandemia, czy jakby to zamknięcie w domach, które w pewnym momencie zostały ogłoszone, bardzo mocno nam tutaj pokrzyżowało plany i rzeczywiście sprawiło, że przez chwilę byliśmy, jakby wstrzymaliśmy nasze działania. Myślę, że po pierwsze dlatego, że no, musielibyśmy zmienić podejście, czyli gdzieś tam trzeba było przejść przez tą krzywą zmianę, a wiemy jak ona wygląda i zaczyna się od dołka. Natomiast też było takie wyczekanie, jak długa jest ta zmiana, no bo nie ukrywajmy, gdybyśmy wiedzieli, że w domu będziemy siedzieć 2 miesiące, to nie, no to po prostu mielibyśmy 2 miesiące bez tych naszych sesji rozwojowych, jakby przeżylibyśmy bez tego, tak? Natomiast w momencie, kiedy się zorientowaliśmy, że nie, to jest zmiana długoterminowa, to oznaczało, że okej, musimy się dostosować do rzeczywistości wirtualnej. I to się zadziało, tak? Jakby przekonaliśmy się do zastosowania, akurat my korzystamy, zaczęliśmy korzystać przy okazji tego typu szkoleń z Zooma, przekonaliśmy się do włączania kamer na takich spotkaniach, przekonaliśmy się do korzystania z breakout roomów, do prowadzenia dyskusji i to jakby zaczęło się dziać, tak? I widzę teraz, że naprawdę te sesje jakby wróciły, jakby pełen kalendarz wrócił, jakby jest realizowany, czy to właśnie inicjatyw dla menedżerów, czy dla jakby szerszego grona pracowników i to po prostu ludzie się do tego nastawili, a mówię, to nie są osoby, które prowadzą te sesje lokalne we Wrocławiu, to nie są osoby, wiecie, trenerzy L&D, nie, to są jakby pasjonaci danego tematu, tak? I oni umieli też w sobie znaleźć tą i chęć, i odwagę, żeby spróbować nowego podejścia i jakby wiedząc, dlaczego chcą to robić, dlaczego się, czego się chcą dzielić swoją wiedzą, jakby znalazły sposób, żeby nadal to robić w nowej rzeczywistości. Frekwencja jest podobna jak wcześniej lub wyższa, no bo nie ukrywajmy się, nie mamy tego ograniczenia związanego z liczbą krzeseł, która się pomieści w fizycznej sali. Ale zaczekaj, ale Kasia, ale na pewno musiało to spowodować na przykład, że załóżmy, nie wiem, z 8-godzinnego szkolenia musieliście, robicie to dalej ciągiem 8 godzin, czy kompletnie zmieniliście jakby strukturę? I to drugie od razu pytanie, które mi się nasuwa, też jak sobie poradziliście, na przykład, że jest ta metodologia też w pewnym sensie experiential learning, czyli jakby robisz pewne ćwiczenie, jego doświadczasz i z tego czerpiesz lekcję, nie? Jak tak, to tu lepszy przykład będzie ten drugi, ponieważ te sesje, o których mówiłam, lokalne wrocławskie, to one na ogół też jakby z założenia były krótsze. To były takie sesje na przykład 1,5 godziny, 2 godziny, więc one były stosunkowo łatwe do przeniesienia na środowisko wirtualne. Tutaj mówię, trzeba było się nauczyć Zooma, trzeba było się nauczyć breakout roomów, żeby ewentualnie tam była jakaś dyskusja. Trzeba się troszkę oczywiście przestawić na prowadzenie wirtualne, czyli mówić wolniej, robić częściej jakby przerwy, tak, gdzieś tam dbać o tą interakcję z uczestnikami. Natomiast innym przykładem takiego typowego szkolenia realizowanego face to face jest szkolenie, które ja też prowadzę, warsztat z umiejętności prezentacyjnych. I to jest szkolenie, które w wersji face to face trwa 2 pełne dni. Pełne dni, jest bardzo interaktywne. To jest najbardziej interaktywne szkolenie, jakie mamy w naszej firmie. Składa się z modułów teoretycznych, ale też z 3 rund praktycznych prezentacji. Tak, czyli że ktoś staje, prezentuje, pozostali uczestnicy robią notatki, dają feedback, całość jest nagrywana telefonem osoby, która prezentuje. I to jest ogromna wartość tego szkolenia, to, że są te prezentacje i to, że jest feedback. I że my też ten feedback możemy jakby kontrolować, to źle powiedziane, jakby możemy dbać o jego jakość, tak? Czyli jeśli słyszę, że ktoś mówi, no fajna prezentacja, to oczywiście wskakuje i mówię, aha, co konkretnie masz na myśli, tak? Bo ten feedback to jest największy jakby prezent, który osoby dostają na tych sesjach. I w wydaniu face to face o ten feedback jest nam o wiele łatwiej zadbać, ponieważ szkolenia te akurat w naszym wydaniu we Wrocławiu, jakie robimy je, prowadzimy w 2 trenerów i nawet jak mamy dużą grupę, dzielimy się na 2 mniejsze zespoły do prowadzenia prezentacji, to zawsze jest trener w danej grupie jakby praktykującej, czyli właśnie może dbać o jakość tego feedbacku. Wirtualnie to szkolenie wygląda trochę inaczej, bo zamiast, trzeba było je skrócić, nie wychodzi naprawdę w praktyce przenoszenie jakby 1 do 1 czasu trwania szkolenia
face to face na wirtualny. Miałam okazję ostatnio uczestniczyć w szkoleniu, które wirtualnie trwało właśnie 2 razy po 8 godzin i to niestety nie działa. Tak. To jak my zrobiliśmy, rozwiązaliśmy w przypadku tego szkolenia, zrobiliśmy 3 dni po 4 godziny, to i tak jest dużo. I dla uczestników, i dla trenera, tak? Ja już się nauczyłam, jak prowadzę to szkolenie, jakby blokuję sobie kalendarz na resztę dnia, bo po prostu jestem też wypompowana. Tak. Natomiast można to zrobić. Interakcje robimy w ten sposób, że jeśli mamy taką dyskusję, a bo w ogóle tej interakcji musi być więcej wirtualnie, tak? Zadawania pytań, gdzieś tam jakby sprawiania, żeby uczestnicy się odzywali, a nie był słyszany tylko nasz jeden głos. Dlatego tutaj używamy takich narzędzi jak czat, jak jakieś takie szybkie ankiety, whiteboard, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy normalnie jakieś ćwiczenia z flipchartem, to tutaj nam jakby uruchamiamy whiteboard i w ten sposób zbieramy jakby odpowiedzi od różnych osób w taki sposób nadal anonimowy. Także to można robić i to rzeczywiście, jak tylko się jakby opanuje od strony takiej technicznej, jak to sobie dobrze przygotujemy, to potem w praktyce naprawdę dobrze działa i naprawdę, no mówię, chociażby na podstawie feedbacku, który dostaję po tych szkoleniach, to ani razu nie miałam feedbacku, żeby to szkolenie było jakby za mało interaktywne. Wręcz po prostu była doceniona to, jak ono jest angażujące. Nie? Tylko to jest taka nasza, musimy po prostu jako trenerzy no, jakby zastanowić się, czego brakuje uczestnikom podczas szkolenia wirtualnego, takich rzeczy, które normalnie mają na szkoleniu face to face. Nie? Że interakcje. Przepraszam Kasia, a w jaki sposób praktykują prezentację? Jak wtedy to organizuje się? Również za pomocą breakout roomów. Akurat te szkolenia, takie nasze jakby korporacyjne, prowadzimy w platformie HPE My Room. Ona jest bardzo dobrą platformą do szkoleń. Nie tylko do spotkań, ale też do szkoleń, bo właśnie bardzo łatwo się tworzy breakout roomy i potem się jakby też ludzi tam przydziela. Także jest tak, że rzeczywiście jakby jeśli mam więcej niż 6 osób w grupie, to tworzę breakout roomy. 6 osób to w ogóle jest malutka grupa, ale też mówię, to jest szkolenie specyficzne, tam nie mam więcej na ogół niż 12 osób, bo takie tutaj mamy jakby ramy. Natomiast tworzę breakout roomy, daję jasne zasady co do tego, jak te rundy prezentacyjne wyglądają, czyli że są prezentacje, że ktoś pilnuje czasu, bo tam jest określony czas, jakie są zasady co do feedbacku. I bardzo mocno jakby staram się, kładę nacisk na to, żeby też ten feedback był jakościowy. I to, co robię potem, to jakby skaczę od jednego pokoju do drugiego, tak żeby przynajmniej w każdym pokoju być na jednej prezentacji, żeby móc ją z jednej strony usłyszeć, ale też jakby zamoderować ten feedback. To jest z mojej perspektywy największe wyzwanie, że nie mogę być we wszystkich pokojach naraz i wiem, że czasem tak jest, że jeśli nie dość... Ja dobrze wytłumaczę, jeśli nie dość dobrze zostanie zrozumiany ten proces feedbacku, to on się czasem rozmywa. Natomiast, no i wtedy jakby jakość tego feedbacku jest słabsza. Natomiast same rundy prezentacyjne to jest rzecz, którą uczestnicy dobrze załapują i jakby to jest wykonywane. Nie? Także zawsze jest ta możliwość praktyk. Też zachęcam do tego, żeby jakby włączyć sobie telefon na czas, kiedy my prezentujemy i chociaż jakby usłyszeć swój dźwięk. I jakby, bo to już nam też dużo da, tak? Jeśli zobaczymy, jakie mamy takie maniery podczas prezentacji wirtualnych, jak my brzmimy. Także wbrew pozorom, ja się strasznie tego bałam, jak to robiłam po raz pierwszy i naprawdę podchodziłam do tego jak do jeża, bo ja tak mam w obliczu zmian, to się bardzo dobrze sprawdza. I to naprawdę pozwala prowadzić szkolenia dla większej grupy osób, czy jakby w takim sensie, nawet jeśli szkolenie nadal ma na przykład maksymalnie 12 osób w grupie, to ja nie jestem ograniczona tylko do osób, które mogłyby face to face uczestniczyć w tym szkoleniu, tylko ja jak mam szkolenie wirtualne z prezentacji, to ja mam osoby, miałam 2 miesiące temu taką grupę, słuchajcie, że miałam osoby z Indii, z Afryki Południowej, z Brazylii i oczywiście z Europy. Jakby nie ma opcji, żeby taka grupa się spotkała jakby na jakimkolwiek szkoleniu face to face. Przynajmniej nie w naszej sytuacji budżetowej. Ale wielka wartość. Dodała Kasia, że zobacz, tak naprawdę ćwiczycie robienie prezentacji, które się robi teraz. Czyli tak jakby teraz też się robi prezentacje właśnie za pomocą jakby tego świata wirtualnego, a nie takie stacjonarne prezentacje. Nie? Czyli tak jakby od razu dajesz feedback i ćwiczysz tą umiejętność, która jest Ci potrzebna w tym momencie. Nie? Bo tak.
sama sobie przekładam, ja patrzę, jak na przykład prowadzę szkolenia właśnie z umiejętności menedżerskiej, tak głównie w tym temacie się specjalizuję, no to też ktoś powie, ojej, dobrze by było, jakbyśmy mogli na przykład przetestować, sobie przeprowadzić taką próbkę takiej rozmowy, spotkać się w sali i właśnie robimy tą próbkę. Ale ja mówię, ale na dzień dzisiejszy w rzeczywistości też nie spotkasz się w sali, też spotkasz się wirtualnie czy telefonicznie. W związku z tym dokładnie to samo jesteśmy w stanie przetestować, nie? Czyli jak widzisz się wirtualnie na przykład ze swoim pracownikiem i musisz o trudniejszym temacie porozmawiać, to my dokładnie tak samo możemy to przetestować, czyli też wirtualnie się widzimy, nie? Czyli to coś, czego się boimy, tak naprawdę jest odzwierciedleniem naszej codziennej rzeczywistości, nie? Czyli to nie jest tak mocno odbiegające tak naprawdę od tego, co się... Tak, tak. I to akurat to szkolenie, które my robimy wirtualne, ono już było jakby ono już od jakiegoś czasu jest zrobione też w formie wirtualnej, właśnie po to, żeby zaadresować to, o czym mówisz, jakby część z naszych pracowników, oczywiście w większości prowadzi szkolenia w face to face, ale myślę, że nawet większość z naszych pracowników HPE prowadzi szkolenia, prowadzi spotkania, prezentacje wirtualnie i tego tak. się muszą nauczyć. Na przykład są osoby, które przychodzą na to szkolenie wirtualne z taką potrzebą, że do tej pory mają duże doświadczenie w prowadzeniu prezentacji face to face, ale zmieniły sposób pracy i teraz mają tylko prezentacje wirtualne i tego się muszą nauczyć. Nie? Natomiast to jest też piękne, bo te zasady nie są tak inne. Nie? Jakby jasne, że właśnie trzeba się oswoić z narzędziem, trzeba się oswoić z tym, że ta cisza na prezentacji wirtualnej inaczej brzmi niż na prezentacji face to face, jasne. Natomiast bardzo mocno można budować na tym dotychczasowym doświadczeniu i mi się wydaje, że to też jest w ogóle, już odnosząc się do pandemii, taki ciekawy czas, że z jednej strony wydaje się, że wszystko jest inne albo że wymaga od nas na przykład zupełnie innych umiejętności, takich właśnie strategicznych albo zupełnie innego podejścia do zarządzania, a okazuje się, że nie, że to jest bardziej kwestia formy, którą musimy dostosować, a nie tych jakby kluczowych zasad czy praw, którymi się kierujemy. Mm-hmm. A powiedz mi już tak na koniec, bo będziemy też kończyć, jakby szanując Twój czas, który poświęciłaś na ten podcast. Kasia, powiedz mi, czego Twoim zdaniem nie da się przenieść na takie właśnie uczenie zdalne, uczenie online'owe, jakich tematów, albo czego byś nie rekomendowała? Jak Ty na to patrzysz? Och, zastanawiałam się również nad tym pytaniem i powiem Ci, że z jednej strony udowadniamy w firmie, że wszystko można zrobić online. Na przykład będziemy mieć w tym tygodniu taką naszą wielką, doroczną konferencję HP Discover, którą robimy jakby głównie dla naszych klientów, tak, prezentując strategię firmy, innowacyjne rozwiązania, produkty. Do tej pory to było takie wielkie wydarzenie, oczywiście face to face. W tym roku robimy to pierwszy raz wirtualnie. Dzięki temu na przykład wszyscy pracownicy zostali zaproszeni na to, tak, bo nie ma tego ograniczenia związanego z kosztem, tak, transportu, całą logistyką, zakwaterowaniem i tak dalej. Także teoretycznie można zrobić wszystko. Natomiast jako no już wieloletni pracownik zespołu wyłącznie wirtualnego, bo akurat mój zespół jest taki, że wszystkie osoby, jakby każdy jest jakby w innej lokalizacji, tak? Nie ma dwóch osób siedzących koło siebie. Wiem, że jeśli chodzi o takie tematy jak planowanie strategii zespołu, czy jakby planowanie takich celów długoterminowych, wypracowywanie właśnie wspólnego podejścia, prowadzenie dyskusji, której jednym z kluczowych elementów byłoby uzyskanie tego efektu synergii, to do tego jest potrzebne spotkanie face to face. Wiem, że w sytuacji pandemii jakby no nie ma wyjścia, zrobimy to wirtualnie, wiadomo, jakby i coś z tego i tak wyjdzie, natomiast jest tak piękna wartość w tego typu spotkaniach, jakby z tego doświadczenia face to face, że naprawdę warto o nią walczyć. Widzę to na naszym przykładzie, jeśli jest bardzo rzadko, ale jednak jakakolwiek jakby możliwość spotkania się face to face, to ona po prostu niesamowicie wyzwala energię i też jakby cementuje tę relację w zespole. I myślę, że właśnie w tym odniesieniu do learningu to też tak jest, nie? Że jakby są takie programy rozwojowe, w których bardzo ważne jest dla nas nie tylko, ważny jest nie tylko rozwój konkretnych umiejętności, ale też właśnie wypracowanie takiego wspólnego rozumienia danej strategii, zaangażowania w realizację nią. I myślę, że do tego te właśnie, no po to jest ten kontakt bezpośredni. Tak. Ja bym powiedziała tak z ciekawości o takich trzech rzeczach, jakby co się da, co można próbować, a co moim zdaniem nigdy się nie da. To tak patrzę też na moje doświadczenie już wieloletnie. Na przykład w zeszłym tygodniu mieliśmy
kończyliśmy taki program talentowy, który robiłam dla jednej z firm, tutaj z branży IT, i robiliśmy ceremonię takiego zamknięcia, gdzie za każdym razem, jak realizowaliśmy ten program normalnie, jakby jeszcze przed czasami pandemii, to był taki efekt takiego wow, kiedy się spotykaliśmy na koniec, to była taka ceremonia zamknięcia, to były, wiesz, osoby gdzieś tam nominowane do tego programu, była niesamowita ranga tego wszystkiego. I ja się bardzo bałam, że wirtualnie nam się to nie uda, ale jednak się okazało, że się udało, także jakby to był taki pierwszy dla mnie przykład, że jednak wiele rzeczy się da. Ale z drugiej strony, co jest ciekawe, wyobraź sobie, że na studiach ja prowadzę zajęcia na Executive MBA przy Wyższej Szkole Bankowej i okazało się, że wielu studentów odmówiło realizacji modułów w formie online, bo teoretycznie, merytorycznie wszystko by wynieśli w formie online, ale na studia MBA idą też dla relacji. I dlatego odmówili, bo powiedzieli, że wolą poczekać te kilka miesięcy, jakby trochę opóźnić zakończenie tych studiów, ale nie stracić czegoś, co bardzo trudno ich zdaniem jest zbudować w formie online, czyli właśnie relacji pomiędzy sobą, nie? I to był dla mnie taki ciekawy przykład, że bardzo często nam w L&D się wydaje, że tylko i wyłącznie elementem tych szkoleń jest właśnie ten rozwój, 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 a dla ludzi bardzo często też chodzi o relacje, nie? O to budowanie tej sieci kontaktów. I jak tylko jest możliwość właśnie takiego spotkania osobistego, to jednak ludzie wolą tą drugą rzecz. I trzeci program, co do którego, mówiąc szczerze, ja na dzień dzisiejszy nie za bardzo sobie widzę jakby przestrzeń na razie na to, żeby to było w formie online, to są takie programy, gdzie się pracuje głęboko nad zmianą postawy. Nie? Czyli to nie jest związane z rozwojem umiejętności, ale głęboko nad zmianą postawy. Oczywiście w ramach coachingu, czyli jak na przykład robię self-coaching program, on jest typowo online'owy, jakby my się tam nigdy nie spotykamy, on jest typowo wprowadzony w formie online, to tam jakby prowadząc sesję, oczywiście jakby zmieniając sposób myślenia, zmieniam też postawę, ale na przykład prowadzimy taki moduł, gdzie metodą szkoleniową, jaką wykorzystujemy, jest praca z koniami. Czyli jakby tak pracuje, wywozimy, w cudzysłowie wywozimy, do takiej stadniny, gdzie są konie, które są wychowywane w pewnym sensie w pewnej wolności. Tam są przewożone konie raczej trudne, które właśnie, z którymi właściciele sobie nie radzą. I ten właściciel, który to prowadzi, ma takie niesamowite podejście do koni, gdzie nie batem, ale jakby sposobem budowania relacji z tymi końmi, czyli ten balans pomiędzy relacją, a czasami autorytetem. I my jakby budując pewną postawę w menadżerach, że zobacz, drugi człowiek to też jest w cudzysłowie jak koń, na zasadzie ma prawdziwą jakby możliwość decydowania, jak chce funkcjonować. I koń, dlatego że on ci automatycznie daje sygnał, że albo z tobą pracuje, albo z tobą nie pracuje. Tam się nie jeździ na koniach, tylko różne rzeczy się z nimi robi, przeprowadza się przez pewne przeszkody. A człowiek jest już jakby wychowany w pewnych schematach, że pewnych rzeczy nie zrobi, jakby wie, że tak nie należy. Koń po prostu reaguje. I po to tam wywozimy, żeby trochę jakby wybić z takiego tradycyjnego systemu myślenia. I nie wyobrażam sobie na razie jakby przeniesienia na przykład właśnie takich mocnych szkoleń zmieniających postawę, ale może moje myślenie jest jeszcze ograniczone, wiesz, jeśli chodzi o ten sposób podejścia. Ale myślę, że to chyba też nie chodzi o to, żeby wszystko przenieść do rzeczywistości wirtualnej, ale żeby właśnie umieć tak, wykorzystywać. Tak, też mam na to nadzieję. Dokładnie. Dobrze, tak, Kasia, zrozumieć, co ma sens, nie? I co służy tej aktywności i dopasowywalności, ale gdzie rzeczywiście ta jakość wymaga kontaktu bezpośredniego i wtedy też jakby łatwiej zainwestować w czas i pieniądze właśnie w to, co rzeczywiście jest tego warte. Kasiu, ja ze swojej strony chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za cały Twój czas i za tą niesamowitą wiedzę, którą się podzieliłaś z uczestnikami, bo wydaje mi się, że to jest bardzo inspirujące i tak bardzo mocno pokazuje właśnie te trendy i te kierunki, w którą stronę powinniśmy iść. Powiedz mi, czy na sam koniec chciałabyś czymś to zakończyć, jakby z Twojej perspektywy? Myślę, że ważna jest taka świadomość, że ten digital learning właśnie jest czymś, czego my się też uczymy jako organizacje L&D, czyli żeby podejść do tego z dużą taką wyrozumiałością też dla siebie, żeby bardzo mocno wiedzieć, czego się chce, ponieważ jeśli byśmy zaczęli od przeglądania na przykład ofert dostawców rozwiązań takich właśnie platform cyfrowych, o których ja wspominałam, to bardzo łatwo się jest zachłysnąć i to jest znowu tak doskonale, to znamy z zakupów online, że wydaje nam się, że potrzebujemy wszystkich tych funkcjonalności. Warto jest się na spokojnie zastanowić, czego my potrzebujemy, czego potrzebuje nasza organizacja, na co nas stać, a co jesteśmy w stanie zrobić też bez jakiegoś gigantycznego budżetu. Właśnie z taką też świadomością,
ta koncepcja digital learning, ona jest nieunikniona, ona jest przed nami i musimy ją wszyscy oswoić, ale to nie oznacza, że jest ona jakby jej sukces nie jest uzależniony tylko od wielkości budżetu i od wspaniałości narzędzi, którymi dysponujemy, tylko od tego, jak umiemy zrealizować system, jak umiemy zbudować kulturę uczenia się, która ten digital learning umożliwi, ale też która bardzo mocno się skupi na tym, żeby pokazać naszym pracownikom, jakby po co się uczyć i jak się uczyć. I jakiekolwiek narzędzie potem jakby w to wpasujemy, jeśli to będzie spójne z naszą koncepcją, to ma szansę się udać. Ale właśnie to też jest jakaś podróż, która wymaga czasu, prób i błędów, także ktokolwiek jakby w tą drogę, na tą ścieżkę chce wejść, to bardzo serdecznie trzymam kciuki i takiej właśnie życzę takiej otwartości na też takie uczenie się samemu tego, jak to zrobić. Super, dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj powiedziałeś właśnie o wielu bardzo fajnych rzeczach. Ja bym wychwyciła jedną, że tak naprawdę tu cały czas to wszystko, o czym rozmawiałyśmy, to jest tak naprawdę związane z kulturą uczenia się, nie? Czyli czy to za pomocą digital, czy jakokolwiek inny form, to jest ciągle kultura uczenia się. I tak jak zaczęłyśmy ten podcast od tego, że powiedzieliśmy, że dzisiejsze czasy to są takie czasy, gdzie nasi ludzie, nasze biznesy muszą się szybko uczyć i oduczać, to podejrzewam, że tak samo w naszym tym kontekście rozwojowym jako L&D, to, co teraz testujemy, być może za moment musimy się tego oduczyć i spróbować nowego sposobu, nie? I zamiast się zniechęcać, że może to nie było najlepszą metodą, to właśnie dokładnie też tak podchodzi do tego, że to, co się wydaje na dzień dzisiejszy jest dobre, być może za miesiąc już nie będzie dobre. I to wymaga wielkiej takiej otwartości też, nie? Uczenia i oduczania, bo tylko i wyłącznie to jest tak naprawdę naszą przyszłością. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Kasiu. Było mi bardzo przyjemnie. No i mam nadzieję, że jak się tylko zakończy pandemia, to spotkamy się nie tylko wirtualnie. Koniecznie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie podcastu o Digital Learning. Natomiast jeżeli zainteresował Cię program, którego ja jestem też wielką pasjonatką i zdecydowanie on wykorzystuje właśnie elementy Digital Learning, Self-Coaching Program, to więcej o tym programie możesz się dowiedzieć na www.tdischoolofcoaching.scp.